Dzień dobry widzowie, witam was serdecznie na kanale Yoshi, ale Roblox Plus, na którym to gramy sobie we FNAF-a od paru dni. Generalnie gramy w tryb, w którym to chociażby możecie zostać sobie fireoutem. Widzę, że tutaj widzowie nawet podbili. Na sam starcie widzowie oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie z dzwonkiem i zostawcie mi w komentarzu swój nick do Robloxa, jeśli chcecie dostać ode mnie Robuxy, bo paru osobom wyślę, jeśli znajdują się na mojej grupie Rury Yoshiego. Tak czy jak widzowie, ten tryb polega na tym, że zbieramy sobie animatroniki, no i generalnie staramy się jak najwięcej znaleźć nowych rzeczy, które są poukrywane po całym świecie FNAF-a. No i tak jak widzicie, mamy trochę już tych animatroników już uzbieranych. Mamy przeróżne, na przykład Demon Freddy, albo na przykład mamy zrobionego jeszcze Doug Freddy'ego. Tak on wygląda. No i dzisiaj postaramy się jak najwięcej pograć sobie fireoutowym animatronikiem, ze względu na to, że może być ciekawie, bo nie wiem, może ktoś obsera zbroję, jak nas zobaczy. Po drugie widzowie, to jest dosyć duży animatronik, więc prawdopodobnie będziemy musieli dosyć się przyłożyć i dosyć mocno bagować grę, żeby po prostu przejść przez niektóre przeszkody. No i przy okazji widzowie, co? Kto by nie chciał zagrać fireout? Każdy by chyba chciał grać fireoutem, co? Dobrze, widzowie, w takim razie dzisiaj będziemy przechodzić przedszkole. Tak jak mówiłem na ostatnich filmach, przedszkola, domy dziecka i tak dalej w horrorach powodują, że ja się totalnie boję. Co się nie wiem, napiszcie w komentarzu, przez co wy jesteście najbardziej obsrani w takich sytuacjach. No i słuchajcie, będziemy sobie szukać nowych animatroników tutaj. O, tu mamy jakiegoś pająka, czekajcie. Pająk z Minecrafta. Spider Freddy, okej? Czyli po prostu teraz odblokowaliśmy teraz Spider Freddy'ego, który prezentuje się w sposób... Nie wiem, widzowie, ja jestem jakiś ślepy, bo to tutaj dawam licznik, ile ja siedziałem i szukałem tego animatrona. Nie mogłem go znaleźć w ogóle. Ale za to znalazłem Nob Freddy'ego, którego odblokowaliśmy w ostatnim filmie. No i generalnie to jest Nob z Robloxa. W sensie, że ten. Fajnie zrobiony. A tutaj teraz widzowie siedzą i mi trują dupę. Dobra, widzowie. Zmieńmy się w fireouta w takim razie, skoro takie było założenie filmu. Widzowie mnie puszują tutaj. Chłopy, co mnie będą puszować teraz, mi pomagają. O kurde, oni mi pomagają iść do przodu szybciej. Ja nie wiem, gdzie są te jumpscare, o których wy mi widzowie pisaliście, bo dużo osób mi pisało, że dużo jest jumpscare'ów w tym trybie, tylko że są gdzieś poukrywane, czyli że nam w każdym momencie może coś wyskoczyć na mordę. A nie wiem, czy wy mnie straszyliście, czy nie, ale ja nie jestem w stanie nic znaleźć, widzowie, żeby mi coś wyskoczyło na rej. O! Dominus! Free Juice. Dominusy to są te postacie w kapturach, akurat. Wiecie, to są najdroższe itemy w Robloxie. O, tutaj mamy tego Dominusa. On tak wygląda. W sumie nie wygląda jakoś creepy, więc tak szczerze wywalone. Dodaj, please. Teraz chłopy będą ganiać za mną i mi pisać, żebym ich dodał. Ale fajnie, tu są kible zrobione tutaj dla babki, Bel. Ty, da się tu wejść? Nie, nie da się. A, co wy mi robicie? Oni depczą po mnie, co jest? Halo! Tutaj mamy jakąś piłkę, tutaj mamy coś tam. O, tutaj musimy niszczyć te takie... totemy, właśnie, totemy. Tutaj mamy jakieś kulki, tylko że to są kwadraty. Dobra, przechodzimy sobie tutaj. Bardzo fajnie, tutaj mamy jakiś balkon, będziemy mogli na niego wejść zaraz. Tutaj bym wszedł, ale jestem fireoutem, więc widzowie muszą mnie popchnąć. Dobra, zbagujmy to jakoś, zgliczujmy. Widzowie, popchnijcie mnie, popchnijcie mnie. A, tu jest szczur! Dobra, jako że jesteśmy fireoutem, mamy dłuższe nogi, co możemy skoczyć tutaj. Rat Freddy. Jezu, jak to creepy wygląda. Nie, no wywalone, nie zakładam tego nawet. A, dobra, założę, żebyście się nie spruli. Jakie to jest creepy, widzowie, to jest już totalnie creepy, wam powiem szczerze. Dobra, 3 na 7 totemów, tam mamy czwarty, widzowie, i hordy widzów na plerach, którzy za mną będą ganiać. Napiszmy im, że ja nie jestem prawdziwy Yoshi. Napiszmy, ja nie jestem prawdziwy Yoshi. Jak to? Piszą słowa zacenzurowane, to ja nie wiem, czy ci widzowie przeklinają, czy mnie wyzywają, czy o co chodzi. No halo, oni mi niszczą wszystko. Zostawcie, chłopy, 5 na 7. Tego już zniszczyliśmy totema, więc to nie może być ten. Czy tutaj coś mamy? Nie, tutaj nic nie mamy, widzowie. Ty, tu jest jakiś chłop. Co to jest? O kurde, Guest Freddy. Ale fajny on jest. Postacie. I co, i to jest ten z Robloxem na klacie napisanym. Imagine, widzowie, chodzić z koszulką z napisem Roblox na klacie. Jak ten chłop na przykład. Dobra, widzowie, idziemy dalej. Ej, ale tu są jakieś znajdźki. Kurde, tutaj byśmy fireoutem nie wbili, dlatego muszę się zamienić, ale mamy tutaj... Wow, Rare Blue Axolot. Okej, czyli mamy Axolota kolejnego, widzowie, odblokowanego. Bardzo fajny skin swoją drogą. Dobra, ukryjmy się tutaj przed widzami, co? Możemy tędy przejść? O, dobra. Chłopy mnie latarkami świecą. Dobra, ukrywam się przed nimi. Na łatwo z widzami. O, 6 na 7. O, znalazłem tego. San coś tam. Gdzie to jest? Co to jest za postać? O, kurde, Sandrop. Ale to jest po...
Co to jest? To jest jakiś klaun, widzowie. O, ale to wygląda creepy strasznie. Jakiś taki zgliczowany jest, no ale wybaczmy tej grze. To jest tryb, gdzie szukamy animatroników, a nie gdzie mamy, nie wiem, robić coś konkretnego. No ale wygląda to dosyć spoko. Tylko nie wiem, nie jest to spoko, widzowie, że nie wiem zbytnio, gdzie znajdziemy ostatnie, no, tę znajdźkę. Tą. Możliwe, że przechodzę obok tego, a ludzie mi cały czas to ksują. Może to? Nie, to już mamy. Dobra, widzowie, legitnie nie mam pojęcia, gdzie jest ostatni element tego. Ja tutaj wejdę, przyjdę w następnym filmie, jak mnie tutaj widzowie nie będą ścigać. Tymczasem przejdźmy sobie tutaj, a ewentualnie później na koniec filmu wrócimy tutaj, widzowie. O kurde, co to jest? Ej, co to jest za sala? Są jakieś maski porozwalane. Tu mamy jakąś Chikę, chyba ona się Chika nazywała. Jakiegoś Freddy'ego rozwalonego. O, mamy tutaj kolejną pacynkę, maskotkę kolejną, widzowie. Drugą na 7 już. Aha, interakcja. O kurde, dobra. Odpaliliśmy prąd gdzieś, na to wychodzi. O kurde, co to jest? A nie, po prostu się wywaliłem. No i właśnie, widzowie, tak się kończy granie Fireoutem. Chłopy mnie pchają, wywaliłem się na ryj i nie jestem w stanie wstać. W ogóle, widzowie, dajcie mi znać w komentarzu, czy chcielibyście takiego skina Fireouta w właśnie tym trybie. Jeśli chcecie go zgarnąć, czyli po prostu, że wyślę wam robuxy na to, mogę wysłać nawet 10 osobom. Wystarczy stawić lajka, oczywiście suba z dzwonem. Tutaj mamy jakąś rękę, widzowie. Mi się wydaje, że legitnie tutaj byśmy mogli coś znaleźć jeszcze, ale powiem wam, że cały czas ja na tym krześle się gliczuję. Moja postać, co się dzieje? Halo! Dobra, tutaj, widzowie, tak to zróbmy. Czy my gasimy światło w takim razie na całej sali tutaj? Tak, gasimy światło na całej... Ja, ale się obsrałem przez chwilę. Co? O! Monodrop. O kurde, ej, widzowie, dostaliśmy teraz takiego monodropa. Czyli jak gasimy światło w poszczególnych salach, pojawiają się nowe animatroniki. Szukamy w takim razie kolejnego przejścia i mamy tutaj teatr. Czy my do teatru możemy przejść jakoś? Dominus Fridgus tutaj dostajemy. I teraz, widzowie, tak, tutaj mamy teatr. Czy my możemy się jakoś do tego teatru, nie wiem, przeteleportować czy coś takiego? Powoli odblokowujemy sobie dosłownie wszystko. Tylko generalnie chyba będzie trzeba poszukać miejscówek, gdzie po prostu możemy gasić światło. Tutaj widzimy, co to jest? Mapbot? Co to jest? O kurde, dostaliśmy mapbota, okej. Okej, dostaliśmy mapę od niego. Dostaliśmy mapę od mapbota i generalnie mapbot prezentuje się w sposób taki, widzowie. Możemy sobie jeździć takim botem. Ej, nie było nas tutaj, widzowie, chyba jeszcze. Nie było nas. Dobra, okej. Czyli dostaliśmy mapbota. Mapbot generalnie czytałem tylko, że dużo ludzi, właśnie dużo ilość osób ma problem ze znalezieniem tego morfa. Ze względu na to, że on się gdzieś pojawia, byle gdzie, i po prostu czasami ucieka i ciężko go gdzieś dopaść. Tak czy siak, widzę, że tutaj mamy kolejną rzecz, czyli urodzinowego Freddy'ego. I możemy sobie go założyć? Prezentuje się on w sposób taki. Urodzinowy Freddy, gdzie on jest? Proszę bardzo, wygląda tak bardzo ładnie, z czapeczki, wali mu konfetti. Bardzo spoko to wygląda. Phaser Blast? O, tutaj jakąś rakietę mamy. Ty, Police Freddy? No, to chyba niebieskim możemy być, widzowie, co? J60, pamiętajcie, ale zobaczmy, jak ten Freddy wygląda. Police. A to jest, widzowie, zabawne, że tego, że chłop ma nazwę miejscowości polskiej na plecach. No i dobra, tutaj mamy kolejną w ogóle, kolejną jakąś wystawę i mamy tutaj Formułę 1. Robert Kubica tutaj jakiś może nadjechać, co? Dobra, przełączmy się na normal. O, i możemy sobie tego, Double Head Freddy. O, odblokowaliśmy tego, co chciałem go kupić na początku w pierwszym odcinku. Dobra, okej, on jest tutaj gdzieś na samym dole, tutaj. Czyli mamy coś takiego. Ej, szczerze, widzowie, wyobraźcie sobie, że gracie we FNAF-a normalnego i taki jumpscare wam wyskakuje na mordę, nie? Z Double Head Freddy. Jo, ale to by było obsrane strasznie. Ej, strasznie dużo mamy tutaj tego wszystkiego, tak szczerze wam powiem. Obstawiam, że tutaj wejdziemy sobie na to i też coś znajdziemy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tutaj jesteśmy w stanie coś sobie znaleźć. Tutaj mamy przejść jeszcze na górę. I w ogóle wiem, że na pewno gdzieś tutaj jest przełącznik światła. Jeśli znajdziemy przełącznik światła, to pokażą się nam ultra rzadkie animatroniki, widzowie. Więc musimy szukać włączników i wyłączników światła. Bo tak jak mówię, z tego co wiem, z tego co mi się wydaje, to w każdym możliwym, na każdej możliwej mapie mamy taki wyłącznik energii po prostu. Tutaj możemy wejść sobie do środka i zrobić sobie zdjęcie. I może tu coś będzie jeszcze, jakaś znajdźka? Nie, nic nie mamy tutaj niestety. To było idealne miejsce, żeby coś wrzucić. Okej, tutaj mamy jakieś przejście gdzieś. Tylko, że chyba zamknięte. Czekajcie, zobaczmy. Tutaj jest ten Bonnie. Bonnie Bowl. Czyli tutaj będziemy mieli salę do kręgli. I to chyba będzie następny. Albo i nie. Okej, czyli teraz też, widzowie, idziemy przez wenta. Dobra, let's go. Ładujemy się przez wenta. Powiem tak, jeśli tutaj są te jumpscary, o których mi pisaliście, to ja się obsram. Ale mam nadzieję, że tutaj ich nie będzie. Dobra, przejdźmy sobie, widzowie, w takim razie tutaj. Okej, tu.
Ale się obsrałem. Okej, original chica. Dostaliśmy oryginalną chicę, widzowie, do naszej kolekcji. Gdzie ją mamy w takim razie? Tutaj mamy original chica. Wow, ale się wywalamy. No, nie jesteśmy chyba w stanie tutaj zbytnio o nim nic zrobić. Ale tu jest creepy ta muzyczka, widzowie, naprawdę. Dobra, czy mamy tu coś jeszcze? Czy możemy tędy przejść jakoś? Nie, chyba nie. Czy my szliśmy tędy, co nie? Nie spadaliśmy chyba. Ej, szczerze, to... Te wenty strasznie mnie, widzowie, zawsze niepokoją, bo nie wiadomo, co jest na końcu. Okej, jesteśmy na samej górze. I co? I tyle? Trochę jestem zażenowany, bo był potencjał, widzowie, ogromny, żeby tam coś zrobić. Możliwe, że tam coś jeszcze dodadzą, oczywiście, co nie? Możliwe, że w tym trybie jeszcze jest bardzo dużo tutaj do zdobycia. Na przykład widzę, że tutaj są poukrywane jakieś takie przejścia i możliwe, że tutaj da się jakoś wejść, tylko że... No właśnie, tylko że są jakieś tu blokady. Tutaj da się jakoś wejść, widzowie. No patrzcie, co to jest? To nie ma nawet ikonki, że to jest gracz. To by miał nick nad sobą. Mam nadzieję, że to nie są te jumpscare'y, o których gadaliście. Legitnie to nie ma niku! No. O, to niezła gierka dla dzieci. Kto chce wystrachać starego chłopa? O, maskotka kolejna, widzowie. 3 na 7. O, i tutaj coś mamy na parasolce. O kurde, okej. Co tutaj mamy, widzowie? Mario Freddy. No to on generalnie prezentuje się, widzowie, tak, jak możecie sobie zresztą zaobserwować. No patrzcie, widzowie, widzicie? Tutaj macie dowód. Chłop ma normalnie nick nad sobą, a tam to coś nie miało. Dobrze, słuchajcie, wydaje mi się, że to by było na tyle. Poszukamy sobie jeszcze kiedyś w przyszłości jakichś ukrytych pokojów i tak dalej. Na koniec filmu, widzowie, pamiętajcie o lajku, o subie, o tym, żeby pisać wasze niki w komentarzu. A ja lecę. Zrobię sobie małą przerwę od tego trybu. W sensie wy jej nie odczujecie, bo po prostu nagrałem parę odcinków do przodu. Poszukam po prostu, jak znaleźć jakiś animator, które są, wiecie, jakieś ciężkie do zdobycia. No i po prostu do was przyjdę z jakimiś świeżymi informacjami i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się i hej, widzowie.